Dzień dobry, ja jestem Państwem Opis zmian w paczu 14.18. Standardowy paczek co dwa tygodnie, aczkolwiek jest on lekko wyjątkowy, dlatego że to jest pacz, który będzie grany podczas Mistrzostw Świata, a Mistrzostwa Świata już niedługo, bo za dokładnie dwa tygodnie, tak jest. 25 września startują Wolcy. Drużyny już że wszystkie są w gotowości. Jedynie brakuje drużyny trzeciej oraz czwartej z Korei, ale te drużyny dwie poznamy już w. Czwartek i już w sobotę. I właśnie w czwartek o godzinie 10 rano będzie T1 na DK, które będę sobie komentował na RiotGames.pl na Twitchu albo na League of Legends Polska na YouTube. A piątku i sobotę niestety nie będę komentował, bo mnie nie ma na weekend w domu. Także jak coś zapraszam serdecznie w czwartek. Ewentualnie później na YouTubie też będzie skrót oczywiście. No i wtedy już 14 wszystko będzie wiadome co i jak. I 25 startuje faza play-in. I to wszystko można oglądać. Na stronie RoleSports, albo ewentualnie u kostreamerów i pewnie spytacie, czy można u mnie oglądać streamy? Nie mogę wam powiedzieć, bo nie wiem. A dowiecie się tego wszystkiego e, i też ja 19 września. Dopiero będzie informacja e, znana. Także 19 września wszystko będzie wiadome, co i jak. Lecimy z tym patchem. E, tutaj coś ciekawego się wydarzyło z Riotem A czy znaczy z tym opisem zmian, ale. A właśnie, jeszcze dajcie kciuka, dajcie suba, właśnie, oddajcie mi suba. Ostatnio wrzuciłem. Posta, który źle się dla mnie skończył, bo zabraliście mi 200 subów, skurczybyki, oddajcie mi suba, trzeba zrobić akcję na całą Polskę, oddajcie suba Nervarienowi Oddajcie mi go, chcę mieć znowu do pół miliona subów, proszę Ale patrzcie na to, co tu się wydarzyło? Riot z jakiegoś powodu dał 5 razy to samo Czy to jest jakaś ukryta wiadomość? Czy to jest jakiś po prostu głupi błąd? Nie wiem, ale dziwne, 5 razy wrzucili ten sam obrazek no nie wiem o co chodzi. Jeszcze czegoś takiego w dziejach Riotu chyba nie widziałem, żeby coś takiego zrobili, więc doszukuję się tutaj jakiegoś. Nie wiem, kurde czego właśnie. Coś to chyba musi znaczyć, czy nie? Nie wiem. Dajcie nas w komentarzach. Czy Riot coś kombinuje? Ale nie wiem co. Nie mam pojęcia. E, tak jak mówiłem, jest to patch na Mistrzostwa Świata, także wszyscy pewnie, gracze i całe sztaby szkoleniowe będą ten patch mocno. Tutaj wertować i zobaczymy, jak wszystkie drużyny się przygotują na wolcy I ogólnie ten patch, no, głównie skierowany jest właśnie do, dla kompetycji. Na solo kolejkę też to oczywiście jakoś tam wpłynie, ale głównie tutaj na celowniku są postacie, które zazwyczaj widujemy w kompetitivie i też przedmioty i tak dalej, prawda? Także. Lecimy, 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 a i tutaj jeszcze ten Arena ostatni ostatni e, ostatnie dwa tygodnie. Areny są jak coś, także jeśli jeszcze się w Arenę nie nagraliście, albo mało graliście Areny, a chcecie pograć, no to dwa tygodnie zostały, żeby sobie tą Arenkę pograć. E, dodatkowo również drugi Split kończy się e, też za dwa tygodnie, także jeśli macie ch chętkę na wbicie swojej uprawionej rangi, no to spieszcie się, bo dwa tygodnie tylko zostały. Powodzonka, mam nadzieję, że skończycie w randze, w której sobie wymarzyliście. E -e 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 -e. Tutaj to, co tam chyba już w ostatnim patchu... Tak, no zrobili coś takiego rajot, że jeśli... Um... Jeśli wyskakuje wam, że macie grę i ją declinujecie, no to wtedy będzie się dostawały jakieś tam blokady czy też nawet bany. Także lepiej, żeby tego jakoś za często nie robić. Głównie są spowodowane tym, że ludzie snajpują po jakichś streamerów po prostu i chcą, żeby streamerzy nie narzekali aż tak bardzo. Także nie snajpujcie streamerów, tylko grajcie sobie solo kolejkę <laughs> sami. Przepraszam. Ograniczenia zmiany ligi. Tutaj sytuacja jest taka, że. Riot Games nie lubi gości, którzy przenoszą swoje konto na przykład na serwer. Yy, znaczy, nie, na przykład robią VPN na, na Ukrainę czy coś w tym stylu yy, i tam RPK są tańsze na przykład, nie? Później, jak kupią RPK w tej Ukrainie, później jakoś tam zmieniają to vpn i ogólnie, jakby konta, które były gdzieś tam przenoszone i tak dalej, będą miały 90, yy, 90 dni okres odnowy, od żeby wrócić to konto na serwer poprzedni, to po pierwsze, i po drugie konta, które będą miały dużą ilość RP będą manualnie sprawdzane przez Riot, czy czasem tam nie dochodzi do jakiejś, wiesz, do jakiegoś kombinowania, także ludzie, no są ludzie po prostu, którzy wiecie, handlują tymi RP-kami, sprzedają je taniej pewnie, czy coś w tym stylu, więc Riot, no nie chce, żeby coś takiego się działo po prostu, o to chodzi, nie? Dalej, Clash, ostatni Clash, podobno jakieś błędy, problemy były, także jeśli ktoś miał problemy, to pewnie Zwrócą mu koszty za bilet, także taka sytuacja. Przechodzimy do bohaterów, czyli to, co lubimy najbardziej. Po pierwsze, Ari, Lisica, dostaje buffa. I z tego, co Nemesis mówił, to jest to bardzo duży buff dla Ari. I możliwe, że dzięki temu to Ari na. na Wallsach zobaczymy, właśnie dzięki temu. I no, nie obraziłbym się, ja lubię Ari. E, fajnie, bo jakby na e, na, olcach na, na, na trochę jej było. Więc dostaje buffa. 10 obrażeń na drugim levelu i 40 aż obrażeń na lewelu ostatnim. I do tego jeszcze 15 punktów procentowych przelicznika, także buff bardzo przyjemny i też Nemezis właśnie mówił, żeby maksować E jako drugie teraz, bo tak to się maksywało Q, W, E, a teraz będzie Q, E, W. Także pamiętajcie, żeby tak właśnie sobie tą ARI pogrywać. Dalej, Aurora. Z Aurora jest taka ciekawostka, że no jeśli oglądaliście Gry kompetytywne, no to w ostatnich tam dwóch, trzech tygodniach Aurora była zbanowana, dlatego że Aurora była zbugowana, bo nie dało się po prostu zrobić breaka, tak zwanego, e, przez co ona była wyłączona. I Riot, mimo tego, i tak chce, żeby ta Aurora była grana na Wolcach. Osobiście mi się to nie podoba. Dziwię się, że do tego e, zmierzają, ale no, ma być grana. Tak jest. No i dostaje nerwy. Także maksymalny zasięg skoku na RC zmniejszony o 150 jednostek. Pole manewru podczas ruchu przez siany zmniejszone o 250 jednostek zasięgu. I czas działania zmniejszony o sekundę na wszystkich poziomach. No jest to trochę bolesne na pewno dla Aurory. Plus, no ja uważam, że ta Rka to jest największa moc, jakby tej postaci ogólnie. Bardzo mocna jest ta RK. Reszta, no jest niby spoko. Też taka dokucza bardzo ta, ta Aurorka. Um ale dziwię się, dziwię się, że Riot właśnie pozwoli na to, żeby ludzie tą Aurorą na Wolce grali, a z drugiej strony i tak 2-3 tygodnie są, e, jest czas na to, żeby ludzie tą Aurorę sobie przypomnieli, że tak powiem, także Aurora na Wolce będzie. <coughs> o kurde, coś mnie dusi, przepraszam. Azir dostaje zmiany. Tutaj ciekawostką jest to, że Riot zamierzał znerfić Azira o wiele mocniej. Chcieli mu znerfić r o tam dużo ilość obrażeń, chyba 150, ale wycofali się z tego i nerfią go Dość mało, ale też coś tam go e, osłabiają, więc po pierwsze i w sumie po jedyne, czy nie? Czekaj, obrażenia tutaj 77 do 45 zmniejszone, więc 32 damage'u zabierają. I do tego jeszcze przelicznik e, apekowy z levelami jest na początku zmniejszony o 20 punktów procentowych, ale na ostatnim levelu jest tak samo jak było. Także ta procentówka no, na 9 levelu wychodzi tak samo, ale tutaj no, trochę tego damage'u zabierają, więc trochę DPS-u Azir traci. Ale wiecie, no Azir to Azir i tak na kompetytywie na pewno będzie grany. No jego RK, jego y, ta możliwość zengageowania i to, że jest tak z daleka, może być. Myślę, że i tak Azir będzie y, cały czas grany, ale no będzie trochę na pewno słabszy. Y, dalej, korki. Korki kolejna postać, która jest mocno na kompetytywie grana. Jeden z was najpopularniejszych y, pików przez ostatnie chyba 3 miesiące, nawet bym powiedział. Y, dostaje nerw oczywiście, więc zabierają 5 damage'u na levelu drugim i na ostatnim levelu zabierają 20 damage'u. Na RC zabierają mu damage'u 20 na 11 levelu i na 16 levelu 40. Aż damage'u jest zabierane i do tego 10 punktów procentowych również w dół. Czy to znaczy, że Korki nie będzie już grane na Wolcach? Myślę, że będzie i tak. Ale no, będzie słabszy, więc y, spoko. No i ten Korki, no nie będę ukrywał, nudzi już jak cholera po prostu. I ogólnie ta cała meta AD na midzie, czyli właśnie Korki Tristana, Zeri, Ezril i. Lucian ewentualnie, no jeśli oglądaliście po prostu, wiecie, tam LPL, Aleca, LCK i tak dalej, no już się można było z tym znudzić po prostu, bo no to są takie lane'y na midzie, które są mało, wiesz, interaktywne, mało się biją, cały czas farmią, bardzo spokojna gra jest po prostu przez to, a my chcemy na midzie jakichś akcji, dymów po prostu, tego nam potrzeba, także Riot też to widzi, wie, wiedzą to, że ludzie narzekają na tą metę i tą metę chcą właśnie tym patchem trochę mm, pozmieniać, także spoko. Dalej, Gnarek. Gnar dostaje bufa, 3AD dostaje. No Gnar na topie jest trochę popularny, często się go gra w Renektona chociażby. Mm, no 3AD, pomyślicie sobie co to jest 3AD, ale wbrew pozorom to trochę tam pomaga, więc spoko. Moim zdaniem, ja, nie wiem, ja lubię Gnara, fajny jest na topie, spoko postać. Niech grają. Niekiedy wejścia Gnara po prostu za pomocą r no potrafi dużo dobrego zmienić, plus na, na Sajdlanie też fajne rzeczy robi, więc. Ja tam nie narzekam. Dalej, Huey. Huey dostaje malutkiego buffa. Wytrzymałość tarczy na sojuszniku z WW e, zmniejszono o 25%. Spoko. Czy 25 punktów procentowych? Oczywiście, no ale wiadomo. Um, no Huey nam idzie... Coś tam niekiedy ludzie go wyciągają, choć jest raczej rzadkością. No głównie przez to, że właśnie przesygnali tymi postaciami, co mówiłem wcześniej, pod AD. No ale mam nadzieję, liczę na no to właśnie, że postacie ap na tego mida wrócą, no bo Hway, ja uważam, że Hway jest zajebistą postacią, bardzo fajnie go Riot zrobił, no i liczę na to, żeby jak najwięcej AP postaci na midzie było granych podczas tych Mistrzostw Świata. Na no to liczę. Dalej, Ivern. Ivern, Ivern, Ivern. Ivern dostaje nerfy oczywiście. Również jedna z postaci, która ostatnio się zaczęła robić popularna. No, głównie znowu przez to, że na midzie grasz AD postać, więc taki Ivern z tymi swoimi shieldami, swoimi krzakami wzmacnia mocno właśnie te AD carry. Więc był popularny, czy no jest popularny i nerfią go. Więc dostaje nerfa wytrzymałość tarczy o 10 i do tego spowolnienie zmniejszone jest do 5 punktów procentowych. Czy są to duże nerfy? No nie. Myślę, że Ivern i tak dalej będzie w mecie. Dalej, no na pewno go zobaczymy na olcach. Kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt razy. Także nerfy bardzo małe. Dziwię się, że tak mało mu dali. Um, ale może też nie chcieli go jakoś tak totalnie zabijać, po prostu. Także to. Dalej, Jarvan. Jarvan trochę zapomniana postać, bym powiedział, jeśli chodzi o No Tutaj głównie w tym odcinku, w tych notach będę się skupiona na kompetywie. Um, Dostaję bufa na, na p -p -p pasyweczce, jeden punkt procentowy w górę. Przyjemna sprawa, to jest coś, co mu zabrali jakiś czas temu już i ta pasywka bardzo dużo znaczy, więc y, spoko opcja. Y, ostatnio, a właśnie, nie pochwaliłem się pewnie na YouTube chyba że się nie chwaliłem, ale zacząłem grać trochę rankedów bez streama, bez nagrywania na YouTuba. Gram sobie dla własnej przyjemności, powiedzmy. A, no, z to moją przyjemnością zgrania e, tego, z tych rankedów. Zagrałem chyba tam, nie wiem, może z 15 gier, coś takiego. No, trzy gry były takie, że mi się przypomniało czemu nie gram rankedów, ale nawet nie jest tak źle, muszę powiedzieć. I grałem trochę jarwanem, właśnie. I grało się przyjemnie. Nawet czekajcie, nawet mogę wam chyba zrobić screena. No, wie, jak mnie znaczy, no to wiecie, że ja jarwana uwielbiam. Jedna z moich ulubionych postaci. Yy, pokażę wam screena mojego win tym jarwanem. Takie coś. Taki jarwan jest grany. Jako tako tam idzie, spoko, spoko. No i ten buffik, bardzo przyjemny, muszę przyznać. Więc myślę, że jutro coś tam jakiegoś rankedo też będę musiał zagrać, zobaczyć tego Jarvana w akcji. I teraz, czy Jarvan będzie grany na wolcach? Myślę, że jest taka szansa, bo zobaczcie jaka jest aktualnie meta na bocie. Mamy ażkę, mamy MFK, mamy Gina, czyli postacie, które nie mają żadnej ucieczki. Przez to Jarvan za pomocą R'ki zamyka te postacie i albo one flashują, albo padają. Więc Jarvan myślę, że może wrócić. Tak jest, myślę, że Jarvan może być. Spoko. Fajnie, że takiego buffę dostaje, no ale to też pewnie... Nie będę obiektywny, no bo Jarwa na prostu lubię. Eee, dalej, Jacksik. Jacksik dostaje buffy. Eee, przyznawany podstawowy pancerz na RC, zwiększony o 5, 10, 10. Nie, 10, no, co ja mówię? 10 pancerza. Więcej. Na wszystkich poziomach. Odporność na magię 6. Więcej. Na wszystkich poziomach. Obrażenia magiczne przy trafieniu. 10 damage'u więcej. Ok. I pancerz dodatkowego trafionego bohatera zwiększono 5 na wszystkich poziomach. No spoko. Takie rzeczy dla Jaxa. No Jax i tak jest popularną postacią dość na na, 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 na Jest trochę graczy na topie, którzy Jaxa uwielbiają. Chociażby Bin z BLG. E, więc myślę, że tego Jaxa, no nawet może być coraz więcej. Po prostu. Nawet może być takim e, jednym z najważniejszych pików na, na tych Worldsach. Takie mam trochę domysły. No ale zobaczymy. Dalej, Jaycee. Jaycee dostaje takie malutkie bufy na kół. W atak tym młotem, oczywiście. Jak wali z młota, no to spowalnia wszystkich wokół. 5 punktów procentowych więcej spowolnienia. Spoko. I brama przyspieszenia zwiększona hmm, premia dla prędkości ruchu o 5 punktów procentowych. No, nie są to jakieś takie, wiecie, ogromne bufy, yy, przez które wszyscy nagle teraz zaczną na urlcach nim grać. Wątpię. Ale są, yy, są ludzie, którzy tym Jaycee grają. Są bardzo dobrzy gracze Jaysa, więc. Myślę, że spoko, ale no nie jest nagle tak, że wiesz każdy midliner i to laner będzie musiał grać Jason Nie wydaje mi się, ale spoko. Dalej Jinx. Jinx zostaje buffa przy rozprędkości ataku zwiększony o 1, o 1 0,4. Okej, okay, taka rzecz. No Jinx ostatnio raczej zaniknęła, nie gra się tym za bardzo. No tak jak mówiłem a wcześniej, wymieniałem AD Carry. No raczej się nie gra Hyper Carry AD Carry, jeśli się gra Hyper Carry AD Carry to się gra go na midzie. Ale jeśli teraz yy, odejdziemy od tych AD Carry, na midzie, no to potencjalnie taka Jinx na bocie, myślę, że może być grana. Także, kto wie, może wrócić Jinx. Dalej Leona. Leona jeden z najpopularniejszych supportów zdecydowanie. Dostaje nerwy. Pancerz! Cztery pancerza zabierają. Czy to sprawia, że nikt nie będzie grał Leoną? Wątpię. Będzie trochę słabsza, ale nadal myślę, że ta Leona będzie bardzo często widywana na... Liczyctwo świata, kurczę, nie powinienem mieć tego obiadu, bo mnie teraz cały czas coś dusi, albo. A, nieważne. Dobra, idziemy dalej. Lilia. E, Lilia również, jeden z popularniejszych pików, e, jeśli chodzi o las w ostatnich miesiącach, dostaje nerwy. Limit obrocznie zadawanych potworom, zmniejszony do 65 na wszystkich poziomach, więc 5 na początku i aż 35 na końcu. Dość bolesne, jeśli chodzi o czyszczenie lasu. I Ereczka e, było od 2 do 2,5 sekundy uśpienia. Teraz to będzie 2 sekundy. Także na 11 i 16 levelu nerfy. Czy Lilia wypadnie z mety? Myślę, że i tak. będą drużyny, które chętnie tą Lilią zagrają. Aż tak wiele to nie zmienia. To jest, to, to jest bolesne, na pewno. Ale myślę, że i tak będzie spoko. Ogólnie dużo ludzi bardzo było zdziwione, że te 2,5 sekundy się tutaj trzyma. Pamiętajcie, że w ostatnim roku dużo tenacity uh, zniknęło z Lola. Przez co właśnie taki Slip Lili jest o wiele bardziej premiowany po prostu. Dlatego też myślę, że e, muszą to po prostu znerfić. Tak jest. E, dalej, Lisandra. E, Lisandra e, ostatnio, albo dwa patcze temu, chyba ostatnio dostała bufa na kół i się okazuje, że Riot trochę przesadził z tym bufę, więc muszą znerfić. Było 85, będzie 75, także 10 punktów procentowych zabierają. E, pewnie no, no nie było widać tej Lisandry na kompetytywie na wcześniej, ale to dlatego, że wszystkie. Regiony grały na patchu 14-16, albo na patchu 14-15. A to Sandry był na niej w zeszłym patchu. Także na solo kolejce już było to widać, że Lisandra stała się trochę bardziej popularna. I, i, i no i na podstawie tego solo kolejki, tej solo kolejki już zdecydował, że trzeba ją troszkę osłabić. Więc możliwe, że to Sandry na, 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 na łocach i tak zobaczymy. O ile przejdziemy do tej mety apekowej e, i wrócimy do mety na dżungli, że będą grali AD e, dżunglerów. Dalej, Lulu. E, Lulu chcą, żeby trochę na. Na supporta wskoczyła Lulu. Aktualnie w mamy raczej postacie takie tankowato-engageujące, czyli właśnie Leona, Rel, Alistar, może jakiś Braum, um, czy coś jeszcze takiego, może Nautilus jeszcze bym powiedział, no taka piątka raczej postaci, która zazwyczaj jest widywana, no ale chcieliby, żeby tutaj jakieś enchantery też wróciły do mety, ale ten buff 2 damage'u od każdego pocisku Pix'a no, coś tam wiesz, na laning się to trochę pomaga na pewno, ale czy aż tak ludzi to zachęci, żeby grać Lulu? No nie wiem, trochę wątpię, ale zobaczymy. Dalej Malfight. Malphite dostaje buffa na pasywkę, wytrzymałość tarczy zwiększona o 1 punkt procentowy, maksymalnego zdrowia. Przyjemna sprawa, no ale Malfight. No nie jest jakiś bardzo popularny na, na kompetytiwie od, od święta ktoś niekiedy piknie No ale nie wydaje mi się, żeby ten malfight, wiecie, stał się jakoś raz super metą przez to, że coś takiego mu dali Na pewno no na solo kolejkę to będzie przyjemne, także jeśli gracie malfightem, Można się cieszyć e, Dalej Maokaj. Maokai czyli postrach lasu e, Przez ostatni, nie wiem ile nawet, dwa lata chyba, no Maokai cały czas jest grany mocno No i chce, żeby trochę mniej było tego Maokaja, tylko żeby właśnie ludzie chyba grali bardziej AD postacie bo Małka jest taką raczej, wiecie, kontrolną, dość spokojną, nudną postacią, aczkolwiek bardzo potrzebną w kompozycjach. No bo daje po prostu dobre engage, dobre dajwy, dobre branie obiektywów. No ogólnie jest no, perfekcyjnym jugglerem, Niemalże, nie? Także no chcą go trochę ponerfić. Także na Q. Zabierają 5 damage'u na drugim levelu i 20 na levelu ostatnim. I do tego na E, czyli na sadzące, czas odmienia zwiększony o 2 sekundy na wszystkich poziomach i czas działania sadzonych w zaroślach zmniejszony o 1 punkt procentowy do dodatkowego zdrowia. I tak sobie zacząłem myśleć właśnie, że no Riot zawsze to robi właśnie to, co robi tutaj, czyli nie chcą znerfić tego, co jest najmocniejsze w Maokaju, czyli jego R lub ewentualnie jego W, tylko właśnie tak na okrętkę trochę to... Biorą, aczkolwiek E, e od Małkaja, czyli te sadzonki też są bardzo przyjemne, no bo wiesz, każdy krzak może sprawdzić, plus do tego jeszcze jakieś tam damage zrobić, no bo też tam ostatnio zaczęli nawet grać z maską tego Małkaja, więc chociaż damage'u nie nerfią, ale no czas trwania, czy też czas odnowienia ma znaczenie. Także i tak myślę, że Maokai będzie na, na, na Worldce grany często, także nie bójcie się, Maokai i tak będzie. Tak samo zresztą Ivern. Dalej, MFK, MF jeden z najbardziej popularnych yy, AD Carry, bardzo często opiekowany lub banowany. Nerf 2 d no nie za wiele. Czy jest to game changer, że nikt nie będzie grał MFK na Walcach? Wątpię, myślę, że MFK nadal będzie grana. Nic się tu teraz się nie zmieni. Nasus, Nasus was może zaskoczyć, chyba że oglądaliście Koreę. W Korei bardzo duża yy, moda się zrobiła na Nasusa, i co najciekawsze było to granie Nasusa pod yy, maksowanie E. Riot tam niedawno, w którymś z patchy, bufnął Nasusa tak, że ludzie po prostu zaczęli maksować E i grali, grało się go na jakiegoś tam korkiego, na Zeri, na. na topie, na Kennena się też go, go grało, także no był bardzo bezpieczny, dużo, dobrze, dobrze puszował, no i później się stakował, stakował i po tej 35 minucie. A zazwyczaj aktualnie mamy metę taką, znaczy no mamy taką metę, że krysom e, są długie, przez co ten Nasus się mógł wystakować i później był po strachem, Także. Riot chce znerfić to, żeby ludzie nie maksowali E, więc obrożenia początkowe zmniejszone są o 5 na początku i o aż o 45 45 na ostatnim levelu i obroczenia na sekundę również zmniejszone o 1 na początku i o 9 na końcu. Także maksowanie E na Nasusie jest kabut. Nie ma maksowania E. Trzeba maksować Q, nie ma sensu maksować E. O to chodzi. Czy Nasus będzie grany na wolcach? Może w niektórych mechapach jakoś będzie grany, jeśli chcesz maksować Q, no, ale maksowanie E po prostu już jest zabite. Także nie róbcie tego też na stole kolejce. Pamiętajcie, jeśli, jeśli gracie na susa pod AP albo pod maksowanie E, przestań. Nie rób tego, nie warto. Idziemy dalej. Rel. Zdecydowanie najlepszy support w aktualnej mecie. Dostaje oczywiście nerfy. Na rel zaczęto maksować E, właśnie, czyli jej skill, który daje prędkość ruchu. No i nerfią oczywiście tę umiejętność, więc maksymalna prędkość, premia do prędkości ruchu zmniejszona o 1 na drugim levelu i o 4 na levelu ostatnim. Maksymalna premia do prędkości ruchu podczas poruszania się w kierunku wrogów lub sojusznika obronnego za cel zmniejszona o 2 na początku i o 8% na końcu. I początkowa premia do prędkości ruchu bez zmian. Czy to znaczy, że ludzie przestaną grać REL? Nie. I tak będzie gra na rel, i tak na pewno yy, dłużej będziemy widzieć na, na waltzach, na pewno. Dalej Rumble, Rumble to już jest chyba trzeci patch, w którym Riot nerfi Rumbla i jego early game i to jest właśnie kolejny taki, kolejny taki patch. Więc, um, zabierają mu 20 damage'u na pierwszym levelu, a był on miał chyba 120 na początku, jeśli dobrze pamiętam, więc nerfili mu to o 60 damage'u już, kurde. No ale pierwsze levely Rambla są bardzo mocne, nie? Jeśli się na Topie i się na Rambla, to na pewno wiecie, że na Rambla po prostu nie da się wygrać. No ale robi Riot tak, żeby się dało najwyraźniej. Na ostatnim levelu było, będzie tak jak było, ale jeszcze tutaj przelicznik o 10 punktów procentowych mu zabierają. I na E, czyli na harpunie, obrażenia zmniejszone o 5 DM. Taka sytuacja. Więc to trochę słabszy będzie. Ale myślę, że cały czas na tych walcach i tak pewnie go trochę zobaczymy. No, bo wiecie, Rumble ma zajebistą R-kę po prostu i ta Rka jest game changerem. Do tego dodajemy to, że Jarvan możliwe, że wejdzie do mety. Jarvan z Rumblem mają bardzo fajną synergię. Z Rel ma super synergię, Rumble też, no bo Rel zbiera wszystkie w kupę. Rumble Rkę. wiadomo o co chodzi, nie? Także Rumble, mimo tego, że Early game będzie gorszy, myślę, że i tak będzie spoko grany. Dalej, Samira. Tutaj to jest taki. Taka zmiana, z której trochę jestem zaskoczony, skąd się to wzięło, ale ogólnie Samir dostaje buffa po prostu na early game. 10 punktów procentowych dostaje na początku, ale na ostatnim levelu jest tak samo jak było. Także chcą pomóc trochę Samirze na. na laning face'ie. Um, wiecie co? Yy, czy zobaczyłem na Wolcach jakoś bardzo? Wątpię, ale są tacy gracze, którzy tą Samirą mogą zagrać, więc może. Nie wiem, może z 2-3 razy, myślę, że Samira może na tych worcach będzie widziana, ale wątpię, żeby ona była jakaś super popularna, po prostu. I Shen. Shen dostaje buffy na pasywce. Wytrzymałość tarczy zwiększona o 19 na ostatnim poziomie i do tego jeszcze 1% dodatkowego zdrowia, również tutaj zwiększone. Spoko, może Shen na Saporcie będzie trochę grany, może ktoś się zainteresuje. Czy na topie ktoś Shen'a? No nie wiem. Wątpię, tak szczerze. Nie wydaje mi się, żeby ktoś jakoś bardzo chciał tym grać. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Może coś to ono pomoże. Dalej Smolder. Smolder. E, ciekawa postać, e, jeśli chodzi o metę Competitive. Jest 24 minuty. Kurde, strasznie dużo ten patrz. ja się jakoś tak wlekę, sorry. E, Smolder był grany na topie w jakiegoś tam Ksante Był nagrany na Midzie, w tych wszystkich Tristany, korki i tak dalej. I na bocie też był grany na trzy Postać bardzo dobra. Plus, jak mówiłem wcześniej, meta jest taka, że gry trwają długo. Smolder w Lejcie jest bardzo mocny, więc trzeba go nerfić. Zdrowie zmniejszono 40. Na Q obrażenia zmniejszono 5 na każdym poziomie. I zabierają przelicznik pod AP. Okej, okay, to nawet dopiero teraz zwróciłem uwagę na to. I na W obrażenia ognistej kuli zmniejszono 5 na wszystkich poziomach. I obrażenia przeciwko stworom i potworom 7 damage mniej. Takie rzeczy. Czy to znaczy, że Smolder będzie dead? Czy nikt nie będzie grał z Smolderem na Wolcach? Myślę, że i tak będą grali, ale chyba, no może już nie aż tak ochoczo. Teraz to serio: no na pierwszym albo na drugim piku ewentualnie Smoldera się bierze. No bo jest tak bezpieczny i, no i wiesz, że gra będzie trwała długo, więc Smolder wystakuje te 225 staków, te 20-21 minut, a później będzie, będzie palił po prostu. Także myślę, że i tak będzie, będzie widywany na Wolcach. Dalej, Varus. Varus dostaje nerfy, w ostatnim patchu Riot trochę przesadził z bufami na, na Lethality Varusa. Na solo kolejce widziałem, że tam Graf poszedł w górę mocno, a więc trzeba go stonować przed tymi ulcami, więc 20 punktów procentowych przylicznika na AD zabierają z Q i na E 10 punktów procentowych z przelicznika również zabierają. Ale myślę, że i tak Varus na, 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 na tych ultcach będzie grany pod Lethality. Uh, jest, jest tam trochę graczy, którzy, którzy tego Lethality i Arosa lubią, także myślę, że będzie on widziany. Dalej Waj. Waj dostaje takiego malutkiego nerfa. 5 OD zabierają na minimalnych obrażeniach i na maksymalnych 10 demedu. Myślę, że to niewiele zmienia. Waj będzie na Wolsach i tak grana. No Waj to jest takie za e, za za, za. Zadaniowiec, brakowało mi słowa, wybaczcie, e, że wiecie, no, klika rkę po prostu na jakiegoś właśnie Small albo na jakąś Zeri. E, ma bardzo dobrą łapankę, więc myślę, że i tak będzie grana. E, dalej, Wiego. Tutaj Wiego dostaje ciekawą zmianę. Dostaje po pierwsze 3 AD. A też czy ona jest taka ciekawa? Dobra, przesadziłem. Nie jest aż taka ciekawa. 3 AD dostaje, ale zabierają mu 5 damage'u na Q na potworach. Takie rzeczy. No, chcą znowu, chcą po prostu wrócić, żeby postacie pod AD były grane w dżungli a postaci poda Pena mida. Cały czas to samo, od chyba 3 albo czterech patrze ostatnich. Xin kolejna postać, którą chcę żeby wróciła. Przerost pancerza zwiększono o 0,3 co level i do tego damage na Q zwiększony o 4 na początku czyli na drugim levelu i o 16 na levelu e, ostatnim. Pamiętajmy, że Q uderza się 3 razy, także to się tam trochę kumuluje, prawda? Także przyjemna sprawa e, i myślę, że tego Xin'a coś tam Coś tam może zobaczymy, o ile rzeczywiście ta meta się zmieni, prawda? O ile się odejdzie od AP dżungli i od AD mida. No zobaczymy. I Zeri dostaje zmianę na swoją pasywkę, czyli na tego zapa. E, 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 i tutaj zabierają mi tak. Po pierwsze 15 damagezów minimalnych, 40 damagezów maksymalnych. I do tego jeszcze 4 punkty procentowe maksymalnego zdrowia celu. I do tego jeszcze progresja ze, ze wzrostem statystyk była wcześniej, a teraz progresja jest liniowa. I tutaj pewnie spytacie o co to mi chodzi. No właśnie, ja też nie do końca jestem pewny. Ale czekaj, pomyślmy: Progresja ze statystykami, czyli im więcej masz tam AD i tego wszystkiego, tym jest lepiej. A progresja liniowa będzie z levelami, tak? Chyba tak. Ale nie do końca jestem tego pewny, także jeśli ktoś jest tutaj bardzo mądry, to ewentualnie w komentarzu może to jakoś tak przybliżyć, żeby każdy był w stanie to zrozumieć. Dodam serduszko. Ziggs. No Ziggs bardzo popularnym czempionem ostatnio jest w mecie, grany na bocie głównie, ewentualnie na midzie midlaner Team Liquid lubi grać Ziggsa I, i, i dostaje nerfa na pasywce. Damage na budowlę zmniejszony o 75% także no dość bolesna sprawa, nie będzie już brał turretów tak łatwo. Ale czy nadal będzie grany? Myślę, że i tak będzie grany. Myślę, że niektóre drużyny i tak chętnie sobie tym, e, tym... tym zagrają. Tak mi się wydaje. Ty, czekaj, tutaj przedmiot... A, dobra, no po prostu przedmioty. Krwiopijec, wytrzymałość tarczy boskiej krwi. A, a, a... Było 50... Czekaj, bo tutaj te nawiasów tyle zrobili. 50 do 165 na początku. Aha, tylko tutaj był na poziomach 1,18, teraz będzie 8,18. Okej, okay, czyli ma 165 do 315. No to znerwiony I kradzież życia też znerfiona o 3 punkty procentowe. No tutaj yy, chociażby MFK yy, cierpi na tym, no bo to jest postać, która grała BTK bardzo szybko. Do tego Ezreal na trzecim itemie też grał BTK. Yy, czy ktoś jeszcze taki z mety grał bardzo BTK? Chyba nie, więc te dwie postacie trochę cierpią. Ale okej. Okay. Nieśmiertelny Wuklesz, Wytrzymałość tarczy jest zmniejszona tutaj, znaczy na początku jest zwiększona o 80, ale na końcu jest znerfiona o 20. Okej, okay. i to jest dla postaci walczących z warciu, także chociażby Yasuo i one, którzy trochę w mecie są. Ale jeśli chodzi o bohaterów walczących na dystans, no to tutaj znerfienie jest o 160, kurde, tarczy. No to to jest poważny nerf. No i postacie właśnie, takie jak chociażby jakieś tam Zeri czy To tam z AD Carry to jeszcze gra? Chyba Smolder też, chociaż nie, nie, nie grało się. Tyle, no, na pewno ktoś to grał. Ktoś na pewno grał, ale no po prostu znerfione dla, dla range'ów, dla melasów troszeczkę znerfione. Towarzysz Luden, czyli AP i temy. E, łączny koszt zmniejszono 50 złotych, moc umiejętności zwiększono 5 i ability haste'a a zabierają 5. Ok. No po prostu no chcą trochę pozmieniać tak, żeby apy, postacie były bardziej grywalne. cienia, czyli Shadow Flame, umoc umiejętności zmniejszono o 5. Przebicie odporności na magię zwiększono o 3. Próg maksymalnego zdrowia zwiększono o 5 punktów procentowych. I obrażenie o zwierzątek lub w czasie, czyli Dota, a zmniejszone o 5 punktów procentowych. Ok. Przepływ burzy, czyli Storm Surge. Przebicie odporności na magię zwiększono o 5. Bierna prędkość ruchu zmniejszona o 3 punktu procentowe. Próg zdrowia siewcy burzy zmniejszone o 10 punktów procentowych. Okej. Okay. Kara zasięgowa nawałnicy. Usunięta. No tego Storm Surge to nie wiem, kiedy ostatnio nas widziałem, że ktoś zbudował yy, na kompetetywie. Chyba pół roku temu. Nie wiem, no nikt nie gra tego przedmiotu. I czy te zmiany, które tutaj dają, coś zmienią? Nie wydaje mi się. Wątpię. E, tutaj duża zmiana, duża zmiana. Zwinę nogi, to jest właśnie runa, która w dużej mierze odpowiada za to, co jest, się dzieje na midzie. E, no i Riot w końcu myślę, robi dobre rzeczy, więc leczenie na początku zwiększone. Pomyślcie sobie, co jest kurde, czemu to bufują, ale spokojnie. 5 e, więcej leczenia na początku i 30 więcej na końcu, ale wprowadzają nowość. Leczenie skuteczne w 60% dla bohaterów walczących na dystans, tak jest. Także nerfy na ręczowe postacie, czyli wszystkie jakieś zery, smoldery i inne tam gnoje, co na midzie siedzą, będą słabsze. Ich, e, e, ich sustain będzie o wiele, znaczy o wiele, może nie o wiele, ale będzie słabsze po prostu. E, Skalowanie leczenia ze stworów było 20-10%, teraz będzie 15% dla wszystkich. I przemian do prędkości ruchu. A, 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 20% na wzwarciu i 15% na dystans. Także buff nawet dla jakiegoś Jonasza Yasuo. Taka sytuacja, no dobra. I wieże, tutaj też dość spora, spora, spora sprawa. No jeśli oglądaliście gry turniejowe, no to pewnie widzieliście słapy po prostu, czyli bot lane idzie na topa, top będzie na bota, prawda? Ogólnie chodziło o to, żeby jeśli jedna z drużyn nie chce zagrać na przykład załóżmy, jedna drużyna ma kalista Renata, druga drużyna ma, nie wiem. Ezril plus REL. No to wiadomo, że kary stare bije, prawda? E, tamtych, więc co się wtedy robiło? Ezrila i REL wysyłałeś na topa, przez co mm, i przez pierwsze, tam chyba, 4-5 minut grałeś w ten sposób, i później, dopiero na 3-4 levelu wracałeś na bota e, i tak się grało. Tylko teraz Riot, no ostatnio już to trochę znerfił, ale i tak nadal drużyny to robią, było to widać w playoffach ostatnio, więc jeszcze bardziej to nerfią, przez co, druż przez co turety na topie i na midzie mają zwiększony, czy no, mają zmniejszenie obrażeń po prostu, także mniej będzie się biło w ten turet, przez co nawet możliwe, że jednego playta nie będziesz w stanie wziąć na tym słapie, co będzie bardzo bolesne po prostu, także... Mam nadzieję, że na wallcach nie będziemy widzieć swapów. Na to liczę mocno, przez co też meta na botlejnie może bardzo dużo. Yy, może to bardzo mocno wpłynąć na metę na bocie, żeby grać botlejny, które będą agresywne. A teraz no, często po prostu drużyny sobie pozwalały na to, żeby brały pasywne botlejny, bo wiedziały, że mogą zrobić tego swapa. Jeśli nie będzie można swapować, to też można, może to trochę metę wywrócić do góry nogami. I jeszcze opancerzenie wieży. Dodatkowy pancerz, odporność na magię. Za każdą zniszczoną płytę opancerzenia zwiększono 10. No tutaj, jak wierzycie, plejty na, na turetach, no to zauważyliście, że pewnie, że te turety, znaczy każdy kolejny plejt jest trudniejszy do wzięcia. To teraz będzie jeszcze trudniejszy. I jeszcze druga rzecz, że utrzymający się przez 20 sekund dodatkowy pancerz i odporność na magię po zniszczeniu płyty od pancerzenia. Było 45 za każdego bohatera, który bije turet. Teraz będzie 20. Czyli to też się będzie łatwiej. I to znowu wracamy do tego, że. Jak jesteś na bocie na przykład, no to wtedy tam zawsze się gra 3 albo 4 osoby, puszują tulet, prawda? I wtedy, jak drużyna na topie puszuje, no to oni biorą maksymalnie jednego playta a drużyna na bocie może wziąć 3 albo nawet 4 plejty. A 4 plejty w early game to jest bardzo duża przewaga, dlatego myślę, że. Jest martwe swapowanie i bardzo dobrze, super. Ja nie lubię tych swapów, bo pierwsze 8-9 minut jest po prostu dokładnie taka sama, nic się nie dzieje ciekawego, nudy są, także spoko, że wracamy do normalnej Ligi Legend bez swapowania, zajebiście Riot, to mi się podoba. Aram ma zmianę, że będzie się można poddać w 8 minucie, spoko. Arena skipuje oczywiście, chyba tyle, strasznie długo ten kurde patch wyszedł, ja pierdykam. Tutaj się, o, to jest całkiem fajna sprawa, że Riot robi coś takiego, że jak ktoś zakłada nowy konto i jest rzeczywiście nowym graczem, to na grach normalnych, chyba. Tak, w grach nierankingowych, mogą zagrać z wami boty. Ciekawe, ciekawa sprawa. Ale ogólnie, no, jakby wiecie, ludzie, którzy zaczynają grać w Lola, no, mają bardzo ciężko, więc wejście, jakby próg wejścia do Lola jest turbo ciężki. No więc Riot cały czas pewnie myśli na tym, że jak to kurde zrobić, żeby ludzie. Zaczynali grać w Lola i się nie odbijali od niego, prawda? No bo jak zazwyczaj, pewnie jak zrobisz nowe konto, no to graż na ludzi, którzy pewnie już robią jakieś smurfy czy coś takiego. Więc no Riot po prostu chce, żeby to wejście do Lola nie było aż takie trudne. O to chodzi. I skiny. Dozorca Trash, Mecenas Azir i Nautilus Krystallis Indomitus. Co to kurcza, co nazwa, jest w ogóle ty. Ale ten dozorca Trash Fajny. Zabawny, muszę przyznać. Spoko. Niezłe, Azirek spoko, i ten Nautilus też ciekawy Aha i właśnie ogłosili w ogóle tego, yy, ogłosili skina na, na Wolse i to będzie Championship Viego Jak coś, więc pewnie, yy, pewnie w następnym patchu on wej wejdzie i tam no jak co roku będzie coś takiego, że, yy, że jakiś procent z tego Championship Viego będzie trafiał do puli nagród, także taka sytuacja A i dajcie coś w komentarzach co wy myślicie, o co chodzi z tym, czemu to jest 5 razy to samo, czekaj odświeżę może naprawili to. Nie no, na... O, czekaj, teraz jest dwa razy. Co jest, kurde? No nie wiem, dziwne. Tyle, tyle spacza, Dziękuję pięknie za obejrzenie. Eee, zawsze streamy. Inny film na YouTubie. I życzę Wam miłego dzionka, Bye, bye.